Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk. Dzisiaj chciałbym pokazać realizację skrzynki na zabawki z deski szalonkowej, która jest dosyć tania. Wymiary skrzynki to będzie 70, 50 głębokości i 40 wysokości. Będzie miała ona otwierane wieko, które postaram się obić materiałem. Muszę zacząć od przestrugania tych desek szalunkowych. Muszę wydostać swoją strugarkę z czeluści tych 18 metrów. I zapraszam Ciebie serdecznie na ten film, żebyś zobaczył, że się da samemu. Przezbroję maszynę teraz w grubościóweczkę.
Dobra, deseczki mam już przystrugane. Strugałem tak, że aż straciłem trochę włosów. Deski są wystrugane na te 2 cm. Przy okazji zauważyłem, że strugarka ma już tak tępe noże. Wyrywa po prostu już jak szalona. Także trzeba się już zastanowić nad tym tematem. Teraz będę docinał deski na odpowiednie wymiary. Postaram się informować, jakie to będą wymiary, tak? Tutaj te krawędzie tych desek postaram się, ja to zrobię. Będę frezował te krawędzie tak, aby one były zaokrąglone, ponieważ chcę uniknąć efektu takiego, że będzie widać jakieś nierówności, gdy przyłożę deskę do deski na gotowej skrzyni już, tak? Biorę się za cięcie. Takim oto prostym sposobem mamy materiał na ściany i nogi, wieko i podłogę. Zrobię już, jak będę miał tą konstrukcję złożoną, tak? Teraz wezmę się za frezowanie i szlifowanie tych elementów na tą konstrukcję.
te ścianki, to znaczy te deski do ścianek, połączę, to znaczy wzmocnię to połączenie po prostu kołkami, żeby mi się to nie rozeszło, tak? O, w ten sposób. No i zakołkuję to i będę miał pewność, że to się tam nie rozlezie, czy ścisnę to jeszcze, bo są jakieś szczeliny, te deski są krzywe. W ogóle taki niewdzięczny materiał straszny. No ale będzie tanio. Następnym elementem będą nóżki. Deski mają po 10 cm, a chcę, aby nóżki wyglądały w ten sposób. No i będę zmuszony ściąć to na 8 cm, ponieważ grubość tej deski to jest 2 cm, tak jak wcześniej wspominałem. I tak, żeby te nóżki miały po prostu z jednej i z drugiej strony, sprawiały wrażenie, że są tej samej długości te deski. Oczywiście to będzie zakołkowane, ściśnięte, tak żeby jak najmniej było widać tą szczelinkę tutaj. We'll be right back.
wstępnie podkręcałem skrzyneczkę w taki oto sposób tutaj na wkręty. Zostało mi jeszcze tylko potem to rozmontować, pomalować. No jeszcze oczywiście zrobić podłogę. Ale chcę tutaj zrobić również takie wcięcie, żeby można było te wieko otwierać bez jakiegoś tam większego problemu, wsadzając tam normalnie dłoń.
Gotowa skrzyneczka wygląda w ten sposób. Zamontowałem zawiasy, gdy padła mi bateria. Teraz będę musiał to rozmontować. Rzucić gąbeczkę. To jest 5-centymetrowej grubości gąbeczka. T14, czyli dosyć tania. I będę próbował swoich sił jako tapicer. Po nierównej walce wyszło mi coś takiego. To był mój pierwszy raz, kiedy cokolwiek tapicerowałem. Tu o mnie troszkę irytuje mnie to. No ale nic na to już nie poradzę, przykro mi. Zostało zamontować tylko siłowniki, tak aby klapa nie opadała. Zobaczymy, czy będzie potrzebny jeden, czy oba. Zamontuję po obu stronach, tak. To są 150-newtonowe.
technika na zabawki jest skończona. Nie jestem w pełni zadowolony z tego projektu, ponieważ są małe detale, które bym jeszcze bardziej dopracował. No ale to już nie w tym projekcie, tak? Tutaj jeszcze musi się podgniatać materiał, ponieważ to wieczko trochę odstaje. Nie wziąłem tego pod uwagę, tak? Przy montażu zawiasów. Wieko odkrywa się troszeczkę, otwiera się, przepraszam, troszeczkę bardziej niż planowałem. Ponieważ siłownik zamontowałem troszeczkę w inny sposób niż było w instrukcji. I już nie chciałem robić więcej otworów, żeby to nie szpeciło. Także mam nadzieję, że film się podobał. Może i ty spróbujesz kiedykolwiek coś zrobić takiego fajnego właśnie. Oto. Zachęcam do subskrypcji jeszcze. I do polubienia tego filmu, ponieważ planuję w przyszłości dalej działać w tym kierunku. To dopiero drugi film, więc tymczasem ja już się stąd zawijam. Jest mi strasznie zimno, pogoda jest niezachęcająca. Nie mam tutaj ogrzewania, widać zresztą po moim nosie, jaka tu panuje teraz temperatura. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam.